Jest mi niezwykle miło, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Grażyna Borkowska, która jest literaturoznawczynią. I właśnie o literaturoznawstwie porozmawiamy dzisiaj. No właśnie, co to w ogóle jest, to literaturoznawstwo? Tak, jesteśmy właściwie i zawsze byliśmy na etapie definiowania naszej dyscypliny, dość szerokiej, bo obejmuje ona i literaturę polską, i literatury obce. Obejmuje też filologię języków martwych. Więc zakres naszej dyscypliny jest szeroki. A teraz jeszcze doszła dodatkowa komplikacja, że pan minister powołał nową dyscyplinę, która w jakiś sposób nakłada się, interferuje z literaturoznawstwem, mianowicie polonistykę, jako rzecz zupełnie wydzieloną. No właśnie, to czym się różni? Polonistyka? Nie do mnie należy odpowiedź na to pytanie, ponieważ byłam przeciwniczką takiego podziału. Uważam, że polonistyka doskonale mieści się w literaturoznawstwie i nie wymaga odrębnych metod badawczych, odrębnych zespołów badawczych, no ale uznano, że nasza rodzima literatura powinna podlegać jakby wyjątkowej pieczy i być może stąd, a także z nadziei na większe pieniądze, bo humanistyka jest niedofinansowana, przychylono się do tej propozycji. Ona wpłynęła do ministerstwa. Ministerstwo, o dziwo, ją zaakceptowało. To inaczej, bo musimy wytłumaczyć ludziom, co powinni wybrać. I skoro mówisz, że to jest to samo, to nie ułatwia. Kto powinien iść na literaturoznawstwo, a kto powinien iść na polonistykę? Myślę, że na polonistykę. Znaczy, też strasznie trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że spotkałam się już z tak szerokimi definicjami polonistyki, że one wykraczają poza literaturoznawstwo. Polonistyka w niektórych ujęciach przybiera taką postać dyscypliny właściwie kulturoznawczej i nawet historycznej i obejmuje zagadnienia dotyczące Polski, polskości, polskiej kultury, nie tylko literatury, ale także historii, kultury, mentalności, a więc polonistyka byłaby taką dyscypliną obejmującą, wkraczającą w inne dyscypliny, taką bardzo, bardzo, bardzo interdyscyplinarną, ale to jest oczywiście jedna z koncepcji. Myślę, że tego typu rozwiązanie będzie trudno wprowadzić we wszystkich szkołach wyższych, że być może w niektórych ona przybierze taki kontekst, natomiast w innych przypadkach no będzie po prostu badaniem literatury wyłącznie polskiej, ograniczonej do literatury polskiej, może mniej zorientowanej na wychwytywanie nowych metodologii, co literaturoznawcy no po prostu i z definicji, i z potrzeby własnej czynią. Więc jeżeli się spełnią te bardzo szerokie plany dotyczące polonistyki, to będzie ona miała swoje atrakcje i swoje kłopoty. Natomiast ponieważ nie bardzo wierzę w taki kierunek działań, to myślę, że i polecałabym bardzo ten wybór skierowany na literaturoznawstwo, chociaż jest jeszcze jeden aspekt związany z polonistyką, który może być atrakcyjny, mianowicie język polski, obejmujący literaturę, gramatykę polską i inne zagadnienia, jest przedmiotem szkolnym. To znaczy, że absolwenci polonistyki mogą liczyć na pracę, na zatrudnienie. A no właśnie, czyli prawdopodobnie jak ktoś chciał pracować w szkole, uczyć języka polskiego, to bardziej polonistyka niż literaturoznawstwo? Formalnych ograniczeń dotyczących obu tych dyscyplin w kwestii zatrudniania ich w szkole nie ma. Ale nie jest powiedziane, że one nie zostaną wprowadzone, więc wydaje się, że taką dyscypliną, która w
sposób bardziej naturalny i bardziej zdecydowany kieruje absolwentów ku szkołom, no jest właśnie polonistyka. Dobra, to rozróżniliśmy już te dwa pojęcia. Myślę, że to jest bardzo przydatne. Ale po co w ogóle się zajmować literaturoznawstwem? Co to w ogóle jest? Jak ktoś lubi czytać książki, no to niech sobie czyta książki. Po co jeszcze do tego studia? No właśnie tak się może wydawać, ale literaturoznawstwo zapewnia studentom, potem absolwentom wiele dodatkowych atrakcji, których sami nie wymyślimy. Musimy się ich nauczyć. Sama sprawa czytania no jest sprawą trudną. To znaczy musimy zdawać sobie sprawę, że można czytać w różny sposób i te inne sposoby, wykraczające poza zanotowywanie fabuły, postaci bohaterów, są naprawdę godne najwyższej uwagi. Literaturoznawcy uczą czytania bardzo dokładnego i bardzo przemyślanego. Literaturoznawcy uczą czegoś, co wydaje mi się w ogóle podstawowe i najbardziej atrakcyjne w naszych dyscyplinach, obu i polonistyce, i literaturoznawstwie, ale w tej ostatniej szczególnie. Mianowicie uczą nas, że nie ma jednego sposobu czytania i nie ma jednego sposobu odczytania. Ba, nawet kiedyś wyznawano taką zasadę, że liczą się tylko interpretacje. I właśnie tutaj wymieniłam to kluczowe, magiczne słowo interpretacja. Jak bardzo interpretacja oparta na pewnych założeniach literaturoznawczych może wręcz odbiegać od takiej prostszego odbioru jakiejś książki, wszystko jedno, czy prozatorskiej, czy poetyckiej. Jak ona może wywracać na nice nasze przyzwyczajenia lekturowe. Jak a to może podać jakiś przykład, taki, który ludzie mogą znać? No dobrze, no właśnie taki przykład, no myślę, że jest znany. Mianowicie, no chociażby interpretację lalki Prusa. Mhm. Kiedy w różnych czasach różnie tę powieść odczytywano właśnie uwzględniając inspiracje literaturoznawstwa sycącego się różnymi koncepcjami. To może być po prostu powieść obyczajowa o tym, co się działo w Warszawie pod koniec XIX wieku, czy w ostatniej ćwierci XIX wieku, ale może to być też powieść o samym Prusie, o jego doświadczeniu historii, o jego doświadczeniu dzieciństwa. Może to być powieść z dużym nachyleniem politycznym, jako powieść, gdzie kwestia rosyjska, a wybitny, nieżyjący już niestety profesor Henryk Markiewicz mówił, że nie tylko rosyjska, ale też niemiecka i żydowska, jak bardzo może zdominować tę lekturę i jak może wskazywać na to, o czym wprost nie mówi. Bo tam się nie mówi o cenzurze, nie mówi się o Rosjanach, ba nawet się czasami zarzucało Prusowi, że o Rosjanach jest tak mało. Ale a mimo wszystko z tych przemilczeń, z tych gdzieś tam zarysowanych wątków, gdzieś z drobnych niteczek, które dzięki pewnemu wyrobieniu i pewnej wiedzy dostarczonej przez literaturoznawstwo Można te nitki powiązać i zobaczyć całą siatkę, której dotąd nie widzieliśmy. No właśnie, bo jakby, dlaczego to ciekawe, bo to jest jedno z moich pytań, że to jest ciekawe, myślę, że to opowiadasz na nie w praktyce, ale jest pytanie, które mi się zawsze nasuwa. Czy można pójść troszkę za daleko? No bo jakby każdą interpretację możemy przedstawić. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że musi jednak istnieć pewna wartość dodana danej interpretacji, żeby ona w ogóle miała rację bytu. No nie wiem, spojrzę na Gwiezdne Wojny, tak? Zastanawiam się, Darth Vader jako postać romantyczna, tak? Czy powiedzmy jako, tutaj znowuż można pojechać motywem freudowskim, tak? Relacja ojciec-syn,
alter ego. No, to wszystko jest, jeszcze się mieści w pewnym spektrum jakichś tam akceptowalnych interpretacji. Ale czy są interpretacje, które idą za daleko? I powiem ci, dlaczego to pytam, bo pojawiają się nurty interpretacyjne, które bywają krytykowane z pozycji, że a, no to wszystko można interpretować w ten sposób. Przykładowo mówi się o gender studies, że to czasami idzie za daleko, nie zawsze, bo są to często bardzo solidne studia społeczne, ale w przypadku niektórych badań pojawia się krytyka, że no dobrze, no to czy potrzebujemy takiego klucza interpretacyjnego w ogóle do interpretacji rzeczywistości? I to jest pytanie, ja osobiście uważam, że to jest wartościowe i fajne, że jeśli to nas wzbogaca, to jest super, ale czy no zdarza się, że można przekroczyć tutaj Rubikon i pójść za daleko? Darku, ja mam o sobie wysokie mniemanie i uważam, że jestem osobą logiczną, więc twoje pytanie bardzo mi odpowiada. To znaczy nie sądzę, żeby były tylko interpretacje, tak jak w tej zacytowanej z okresu postmodernistycznego formule. Nie, no jest... Zapewne są granice, one są wyznaczane przez wiedzę, intelekt i taką rzetelność badawczą tych, którzy nowe hipotezy formułują. Myślę, że naprawdę taki poważny literaturoznawca nie posunie się nazbyt daleko. Myślę, że tym, co nas ogranicza, no jest jednak ta podstawa materialna książki i nie tylko materialna, no jej po prostu wygląd wewnętrzny, jej i pewne sytuacje, nawet nie sytuacje, pewien kontekst historyczny. I bardzo to krótko omówię, nawiązując też do sprawy feministycznej, bardzo i genderowej, szerzej genderowej. Bo bardzo często pisarzom i pisarkom XIX-wiecznym, którzy nie mieli, nie miały żadnego, mieli pewne skłonności emancypacyjne, nawet bardzo wyraźne, natomiast oczywiście nie była to problematyka genderowa. Bardzo często tym pisarzom zarzuca się no właśnie daleko idące niedostatki, że to jednak nie jest emancypacja, że jednak te kobiety były udomowione. No i tutaj wiele argumentów można podać, że jeżeli nawet pracowały, to były przeznaczane do określonych prac. Zwykle zresztą mniej zarabiały niż mężczyźni. Więc powiedziałabym, że ten krytycyzm wpisany w niektóre perspektywy genderowe nie zawsze i interpretacje, które z tego wychodzą, nie zawsze są zasadne. No bo jednak ten kontekst historyczny, który na przykład w badaniach genderowych chcielibyśmy w ogóle zlikwidować, tak jakby nie było żadnych różnic kulturowych między wiekiem XIX a XX na przykład. Nie da się tego zrobić. Myślę, że trzeba tutaj szukać jakiegoś złotego środka. Wiem, że to jest trudne. To znaczy próbować aplikować te nowe punkty widzenia do powieści dawniejszych, ale robić to jednak tylko w pewnym wymiarze i zawsze się zastrzegając, kiedy się przekracza tę historyczność na rzecz ahistoryczności, no trzeba te różnice zaznaczać, bo inne ujęcie jest myślę niesprawiedliwe wobec pisarzy tamtej epoki. No tak, to jest bardzo ciekawe. Pamiętam dyskusję o Marku Twainie, który skądinąd był bardzo progresywny jak na swoje lata i zdecydowanie sprzeciwiał się niewolnictwu, no ale jednak w jego literaturze pojawiają się wątki, które współcześnie chętnie byśmy wygumkowali. No, na pewno czeka nas konwersacja chociażby o W pustyni i w puszczy, który tam ma aspekty rasistowskie. Bardzo, z naszej perspektywy oczywiście, bardzo jasno zaakcentowane. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to literaturoznawstwo także tym się zajmuje, czy jednak sama wskazujesz, że ono wykracza troszkę poza literaturę i w kulturoznawstwo? Tak, wykracza w kulturoznawstwo i historię i inne dziedziny. I jest to...
I można powiedzieć, z racji tych nowych koncepcji, odbioru społecznego tych nowych koncepcji, jest poniekąd w takim szerokim, nie wąskim, broń Boże, ale szerokim rozumieniu tego słowa, jest działalnością polityczną w pewnym sensie, bo kształtuje wartości, które w życiu publicznym byłyby pożądane. Podsuwa jakieś wzorce etyczne, które jak widzimy bardzo się zmieniają. No ale dobra, zaraz. Jeśli dobrze rozumiem, czy chcesz powiedzieć, że literaturoznawcy i literaturoznawczyni to będą ci, którzy właśnie, jak ktoś chce zostać w tym zawodzie się specjalizować, to są ludzie, którzy powinni kształtować właśnie postawy? Czy znaczy jest to przede wszystkim ludzie, którzy się powinni interesować, którzy się interesują literaturą, czy jest to jakiś balans? Myślę, że nie akceptowałabym własnych słów, gdyby to się odbywało w taki bardzo rudymentarny sposób, że się po prostu głosi jakieś wartości do przyjęcia, a ustawia się ich hierarchię, narzuca się w praktyce chociażby szkolnej czy nawet uczelnianej. Natomiast przewietrzanie głów, kierowanie uwagi ku sprawom ważnym, zaznaczanie właśnie historycznych różnic, które być może świat już jakoś pokonał, chociaż kiedyś bym wygłosiła to zdanie, że już pewne rzeczy zostały załatwione, ale wojny i inne nieszczęścia pokazują, że nie, że tak nie jest. Więc tak, to jest działalność, która jest ciągle jakby aktualizowana przez dzień dzisiejszy. W jakimś sensie również jest, wiąże się z odpowiedzialnością i taką w szerokim znaczeniu politycznością naszej pracy. Chociażby podam jeden przykład, który nie wymaga wgryzania się w jakieś niuanse. Sam fakt nauczenia takiego pełnego, aktywnego uczestniczenia w akcie lektury, czyli nauczenie takiego dogłębnego czytania, jest działalnością polityczną w tym sensie, że absolwent kierunków związanych z literaturoznawstwem lub bezpośrednio literaturoznawczych czy polonistycznych, po prostu uczy się rozumieć świat, w którym żyje. Komunikaty prasowe, strategie prasowe, strategie słowne, których się używa. Niektóre są, mogą być wierutnym kłamstwem, ale czasami są jakąś manipulacją, dużo, dużo subtelniejszą. Myślę, że to jest naprawdę niesłychanie ważne i to jest, ja nie przesądzam o kierunku tego myślenia. Niech każdy swoje umiejętności zdobyte w takich szkole czy na takich studiach stosuje w tym kierunku, który mu odpowiada, ale umiejętność czytania nie tylko prozy literackiej czy poezji, ale również innych dyskursów. Bo właściwie tym, nie powiedziałam o tym na samym początku, a powinnam, duże zaniedbanie, że literaturoznawca zajmuje się nie tylko literaturą piękną, ale zajmuje się również dyskursami. I to dyskursami rozmaitymi, także prasowymi, także słowem wygłaszanym w życiu publicznym. Czyli możemy tutaj mówić, nawet gdybyśmy bardzo nie chcieli, gdyby nam wszelkie moralizowanie było obce, możemy powiedzieć o tym, że jednak literaturoznawcy przygotowują do życia obywatelskiego. To kto nie powinien w ogóle myśleć o tym kierunku? Myślę, że ktoś, kto wyłącznie ceni umiejętności praktyczne i taki bezpośredni efekt swojej pracy. Jestem lekarzem, nie zawsze to się w medycynie udaje, ale zakładamy ten najlepszy z możliwych przykład. Leczymy kogoś i ten ktoś odzyskuje zdrowie, wraca do pracy lub budujemy coś, most,
i most zostaje zbudowany. Powiem szczerze, przetłumaczyłem jedną książkę w życiu. Uważam, że poległem na tym strasznie. Zrobiłem to na przełomie liceum i studiów. Ale literacką? To była książka, powiedzmy, chodziło o książkę Roberta Radlama, więc nie nazwę tego wielką literaturą. To chyba był przewodnik po jego dziełach, ale dopiero wtedy zrozumiem, jak to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Pytanie jest... Tak, naprawdę, bardzo ciężkie. Pytanie, ale co można z tego robić? Wiemy już, że można być pracować w szkole, to się zgodziliśmy. Wiemy, że można tłumaczyć książki. Czy jest jeszcze jakiś spektrum zawodów, które byś wskazała jako typowe? Myślę, że praca, no teraz to się niestety tak nie nazywa, ale myślę, że praca w służbie cywilnej, czyli praca w różnego typu urzędach wyższych lub niższych rangą, gdzie są bardzo potrzebni ludzie z pewną wrażliwością, subtelnością, znajomością języka polskiego. Wszyscy narzekamy bardzo na różne druki publiczne, które dostajemy i których nie rozumiemy. Tutaj byś mnie musiał bardzo gasić, bo mam takich przykładów bardzo wiele, więc nie będę wchodzić na tę ścieżkę. No, wydaje mi się, że wydaje się to bardzo no, takie nudne bycie urzędnikiem, ale to nieprawda. Przed urzędnikami, jeśli podchodzą do swoich obowiązków, no kreatywnie i rzetelnie, to naprawdę mogą w jakimś stopniu zmieniać rzeczywistość. I myślę, że no ja bym bardzo chciała, żeby właśnie urzędy były zapełnione właśnie tego typu ludźmi, a nie urzędnikami, którzy no, nie mają serca ani do pracy, ani też umiejętności, żeby tę swoją pracę ująć w jakieś formuły przyjazne dla odbiorcy. Zresztą wydaje mi się, że nie polecam tego, ale bardzo lubię taką sytuację, kiedy idę, nie wiem, do uniwersyteckiej księgarni, a nawet do sąsiadującej z nią kawiarni i okazuje się, że pracują tam moi byli studenci, albo nawet obecni, którzy sobie dorabiają. Nawet w takiej pracy, która oczywiście nie jest pracą docelową, która wiąże się z takim wakacyjnym lub czasowym zarobkiem, nawet tam się wyróżniają swoim rozmową z klientami. Rozmową, która często jest prowadzona w bardzo dobrym, obcym języku. Więc jest, myślę, tych prac wiele. No pozostają jeszcze, Boże, pozostają redakcje i wydawnictwa. Na wielu studiach literaturoznawczych jest w ogóle oddzielna specjalizacja, tak zwana albo dziennikarska, albo edytorska. Kiedy jakby dodatkowo studenci są przygotowywani do tego, żeby brać udział w edycjach, czasami edycjach naukowych, no lub właśnie są przygotowywani do pracy w redakcjach. To jest, ja dopóki nie zostałam redaktorem naczelnym pewnego pisma, niefinansowanego przez Akademię, nie jestem tutaj rozdarta, biorąc udział w różnych rozmowach na temat finansowania. I to też sobie nie zdawałam sprawy, ile trzeba mieć umiejętności, no właśnie takich redakcyjnych, językowych, no i także związanych ze strukturą, ze sposobem funkcjonowania sporej redakcji, żeby to wszystko się toczyło. Ja miałam ogromne szczęście, bo weszłam do redakcji świetnej i po prostu sprytnie wszystkiego się szybko starałam nauczyć. I myślę, że to jest niesłychanie ważne i no naprawdę myślę, że bardzo wielu absolwentów studiów literaturoznawczych miałoby dużą satysfakcję z takiej pracy. Czy są kłopoty z pracą po polonistyce? No myślę, że szkoły są w stanie zaspokoić tutaj potrzeby, ale wiadomo, że nie wszyscy chcą iść do szkół. Ja to doskonale rozumiem. Tylko ja mam taki stereotyp, może błędny, że
Ludzie, którzy idą na polonistykę, czyli literaturoznawstwo, to są często osoby, które marzą o tym, żeby realizować się no właśnie w tworzeniu literatury, niekoniecznie jej interpretowaniu. Czy to jest prawda? A to jest nowy trend i śmiem twierdzić, że przejęty z no, amerykańskich doświadczeń. Chyba taka była kolejność rzeczy. I on jest w Polsce zupełnie nowy. To znaczy przez wiele lat w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, że studia literaturoznawcze mogą służyć temu celowi, żeby wyuczać do zawodu pisarza. A myślisz, że to może się do tego... Jak ktoś ma takie ambicje, to że powinien studiować literaturoznawstwo? Nie, znaczy literaturoznawstwo... Mógłby, oczywiście, chociaż jak się przekonałam, największa liczba wybitnych polskich pisarzy, nie z ostatniego okresu, no powiedzmy, że w międzywojniu również, oni studiowali prawo. No ogół je porzucali i przechodzili na inne kierunki. Czasami nie porzucali, kończyli je. I Miłosz, i Gombrowicz zaczynali od prawa. I wielu innych. No myślę, że to było dosyć może rozsądne. W Polsce, na polskich studiach literaturoznawczych od jakiegoś czasu, może od lat, nie wiem, 3, może od 5, pojawiło się to twórcze pisanie, czyli studia, które są nastawione na kształcenie pisarzy. Nie jestem zwolenniczką. Wydaje mi się, że nie tak powinna przebiegać to włączanie w krąg piszących literacko. Nie wiem, czy w ogóle tego typu działania są tutaj przydatne, no, ale też być może się mylę, być może tego procesu nie zgłębiałam, być może nie znam realiów. Oczywiście nie uważam, żeby natchnienie było czymś nadzwyczajnym, czego nie można się nauczyć, bo chyba nie można, natomiast wrażliwość, spontaniczność i inność spojrzenia, a o to nam chodzi w literaturze, żeby ktoś nam pokazał coś, czego byśmy sami nie wymyślili, nie zauważyli. To ona się rodzi po prostu w praktyce doświadczenia, życia. Sprawa talentu jest w ogóle wielką tajemnicą. Zmierzałem powolutku do końca, ale chciałem tak z ręką na sercu teraz, już bez żadnej ściemy. Powiedz mi, poleciłabyś studiowanie literaturoznawstwa komuś ze swojej bliskiej rodziny? Tak. Jednocześnie tak, bo uważam, że to są bardzo otwierające intelektualnie studia. Bo w ogóle nie mówiliśmy o tym, ale warto może jedno zdanie powiedzieć, że na studiach literaturoznawczych kontakt z humanistyką światową jest bardzo duży. Ja nie twierdzę, że nie ma tego samego, nie wiem, na socjologii czy psychologii, która w ogóle operuje językiem angielskim, no we wszystkim. On tutaj się odbywa się tutaj trochę inaczej, poprzez przyswajanie rozmaitych koncepcji filozoficznych, językowych, ale głównie filozoficznych, bo teraz literaturoznawstwo się bardzo jakby przesunęło w tę stronę. Więc ten kontakt jest. I wracając do twojego podchwytliwego pytania, a to mówię też z ręką na sercu, tak, poleciłabym, bo nie wiem, czy inne studia, znaczy na pewno i filozoficzne, i socjologiczne ten kontakt zapewniają, ale może bardziej wybiórczo. Bo my sięgamy po filozofów. Ja nie znam wielu filozofów, może poza Tischnerem, którzy by się tak mocno odwoływali do literatury. Więc poleciłabym z taką jeszcze dodatkową wskazówką, że te studia muszą być bezwzględnie uzupełnione dobrą, bardzo dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego, a myślę, że bardzo pożądane byłyby dwa języki. Jeżeli nawet nie byłaby to umiejętność na poziomie, no nie wiem, tłumaczeniowym, przekładowym, to przynajmniej taka, żeby można było z dwóch dużych literatur i nauki.
bo literatura to nie tylko czytanie książek literackich i nawet nie tylko badanie dyskursu, ale też badanie rozmaitych koncepcji właśnie z zakresu filozofii, psychologii. Na tym opierają się te nowatorskie odczytania. Bez tego byłyby niemożliwe. Więc tak z tym małym dopełnieniem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była profesor Borkowska.